Cześć. Ktoś mi kiedyś pod którymś odcinkiem mojego vloga napisał w komentarzu, że gdyby nie social media, to bym nie wiedział, co się dzieje w piłce. Tak średnio się z tym zgadzam, patrząc ile czasu poświęcam na piłkę poza social mediami, ale nie do końca jest to nieprawda. Bo zerkając właśnie w social media, można szybko zorientować się, który temat wciąż jest hot, a który nie. I mimo, że nagrywam to w piątek, czyli już 3 dni po klęsce Wisły spuszczą mnie połomice, widzę, że wśród najgorętszych tematów w polskiej piłce jest Radosław Sobolewski i jego przyszłość. A że swoje przemyślenia w tym zakresie też mam, to zapraszam na dzisiejszą przemowę. To skoro we wstępie było już o social mediach, to jedziemy z social mediami. Zaraz po meczu Wisły z Puszczą wrzuciłem na Twittera wpis krótko opisujący konferencję prasową Radosława Sobolewskiego. Trener Wisły, jak pewnie wiecie, lekko łamiącym się głosem powiedział dosłownie trzy zdania sprowadzające się do tego, że nienawidzi zawodzić oczekiwań, że przeprasza, iż właśnie to zrobił i że dziękuję wszystkim w klubie za ciężką pracę włożoną w ostatnie półrocze. Po czym wyszedł z sali, nie czekając na żadne pytania. Dodałem wtedy własny komentarz, że rozumiem emocje, ale coś nie halo z tym wyjściem. I w komentarzach się wtedy zaczęło. A co miał zrobić? Odpowiadać na wasze idiotyczne pytania, albo coś w rodzaju, gdybyś miał serce w barwach wisły, to byś rozumiał. Było też coś o tym, że on kocha ten klub i pewnie dobrze, że na tym poprzestał. Swoje nawet dorzucił prezes Boniek, pisząc, że ci oburzeni to raczej gazeciarze, a nie dziennikarze, a każdy normalny rozumie taki moment. Więcej było komentarzy raczej zgadzających się z tym, że Sobolewski powinien normalnie odpowiadać na pytania na konferencji, ale to właśnie te opinie, które zacytowałem, zmusiły mnie do pewnej refleksji pod tytułem, czy Radosława Sobolewskiego można oceniać. Tylko przez pryzmat wyników. Bo jeśli chodzi o wyniki, co też później rozszerzę, obie strony będą miały po trochę racji. Z jednej strony mamy bardzo wysoką średnią punktową, jaką wiosną wykręciła Wisła i ogólnie pomimo tych kilku porażek, status najlepszej pierwszej ligowej drużyny z wiosny. Z drugiej strony, no właśnie, te porażki w kluczowych meczach wraz z tą najważniejszą i najbardziej upokarzającą we wtorek. No i możemy sobie toczyć taką dyskusję o wynikach Sobolewskiego, ale czy czasem równie ważne, a być może nawet ważniejsze, nie było to, co emocjonalnie Siedzi w głowie i sercu tego trenera. Ja spoglądam na to tak, że Wisła Kraków jest dla Radosława Sobolewskiego czymś więcej niż miejscem pracy. Minęło już parę lat, a mam wciąż w głowie jego pożegnanie jako piłkarza z tym klubem, pełne szczerych i niewymuszonych łez. Słowem totalnie emocjonalne, bo Sobolewski tak właśnie traktuje Wisłę Kraków. Emocjonalnie, mając dziś 46 lat na karku, nie zmieniło się nic. Co najwyżej, jak było widać, ewoluowało. Tylko pytanie, czy emocje biorące górę nad chłodnym podejściem. Nie są czasem czymś przeszkadzającym w pracy. Postawię tutaj tezę. Że są. Oczywiście nie twierdzę, że Sobolewski jako trener Wisły zawsze działa pod wpływem emocji. Prawdę mówiąc, to uważam, że dzieje się to niezwykle rzadko, że zachowuje chłodną głowę w miażdżącej liczbie przypadków, że jego praca pod tym względem niemal zawsze nie różni się od pracy pozostałych trenerów mniej emocjonalnie zżytych z klubami, które prowadzą. Natomiast są pewne pojedyncze przypadki, będące jak na złość jednocześnie kluczowymi momentami, gdy tej chłodnej głowy Radosławowi Sobolewskiemu brakuje. I tak moim zdaniem było w meczu z Puszczą. Oczywiście to tylko moja teza, może być zupełnie błędna, nie będę za nią umierać. Natomiast wiele w piłce widziałem i wydaje mi się, że potrafię rozróżnić nerwowość od jej braku. Oglądając baraż w z kilkoma dziennikarzami, zwróciliśmy na to uwagę na długo przed konferencją pomeczową, bo w trakcie meczu przy było, nie było, wciąż otwartym wyniku 0 do 2, gdy do końca zostawało jakieś 40 minut. Że teraz jest potrzebny spokój trenera, a ten nieustannie krąży po strefie, jakby nie mógł nerwowo wytrzymać. Cały czas mówimy o wrażeniach. Moje było takie, że te emocje nie pomogły ani trenerowi. Sobolewskiemu, ani nikomu, kto na nie patrzył. Mam tutaj oczywiście na myśli piłkarzy. Bonik pisze, że każdy normalny rozumie taki moment emocjonalnego uniesienia po przegranym ważnym meczu. Ja też go rozumiem doskonale, bo opuszczenie konferencji bez choćby jednego pytania na poziomie emocji jest do zrozumienia. Ale skoro trener tak bardzo nie rozdziela zaangażowania emocjonalnego od miejsca, w którym pracuje, to pytanie brzmi, czy to dobre miejsce dla niego? Takie pytanie na etapie rozliczeń musi paść, choć odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna. To jest w każdym razie kwestia do przegadania. Między Radosławem Sobolewskim a Jarosławem Królewskim. Moim zdaniem jedna z ważniejszych. Kibice Wisły kochają i będą kochali Radosława Sobolewskiego, bo facet sobie na to zasłużył i pewnych rzeczy nikt nigdy nie skreśli. Natomiast profesjonalizm najzwyczajniej w świecie musi stać wyżej od emocji dla dobra drużyny. Ale gdybyście dziś spytali mnie wprost, czy Radosław Sobolewski powinien dalej być trenerem Wisły, odpowiedziałbym, że nie wiem. Albo wręcz po kilku dniach namysłu od klęski, spuszczą, że raczej tak, aczkolwiek z ograniczonym kredytem zaufania. Bez haseł o długoletnim planie, bo po przegraniu awansu w takich okolicznościach przedłużenie współpracy w pewnym stopniu powinno być raczej warunkowe. O tym zresztą za moment, bo chcę dokończyć wątek, który zacząłem. Jak znam internet, zaraz ktoś mi wyskoczy z hasłem, że się spłakałem o tę konferencję, a szczerze mówiąc, mnie to ani ziembi, ani parzy. Nie mam żadnej potrzeby zadawania pytań na konferencję, osobiście wolę umawiać się na wywiady face to face. Bo tu nie chodzi tylko o głupią konferencję prasową, a o to jak możemy sobie wyobrażać Radosława Sobolewskiego przed największymi meczami Wisły. A wszystko co widziałem, każe mi sobie go wyobrażać jako trenera, który mentalnie nie dźwiga takich spotkań swojego ukochanego klubu. Albo nie dźwignął przynajmniej raz. Obserwowałem pana Radka z wysokości trybun przez całe spotkanie. Podobnie trenera Tomasza Tułacza i ten drugi przez pełne 90 minut przestał przy linii od czasu do czasu dyrygując zespołem, zbierając go do kupy w przerwach od gry, czy przekazując jakieś wtedy wskazówki. A ten pierwszy, tak jak mówiłem, wydeptał chyba całą strefę. Momentami miałem wrażenie, że ta nerwowość udziela się piłkarzom, choć to totalnie subiektywne, więc nie ma sensu o tym się rozgadywać. Ale który trener i kogo nastawienie bardziej pomogło drużynie, już nie podlega dyskusji, bo to każdy widział. Mental i budowanie mentalne szatni miałyby zresztą jedną z najmocniejszych stron Radosława Sobolewskiego. Tymczasem Puszcza Niepołomice, grająca na co dzień na mikrostadioniku gdzieś tam pod Krakowem, wychodzi na boisko mając wokół 24 tysiące kibiców Wisły, którzy bynajmniej nie są jak ci na narodowym przy meczu kadry, tylko żywo jadą z dopingiem i wsparciem dla swoich cały czas, od rozgrzewki do ostatniej minuty. I to Puszcza Niepołomice wychodzi na twardych nogach, z głowami czystymi, chłodnymi, nieobłożonymi jakimś emocjonalnym przeładowaniem. Wychodzi w pełni przekonana o swojej sile, w pełni Pełni trzyma się planu taktycznego i nawet przez sekundę nie doprowadza do sytuacji, w której cokolwiek dzieje się poza tym planem, a piłkarze Wisły znów dostają dzwona i nie potrafią odpowiedzieć. Od czasu przerwania tej wiosennej serii zwycięstw Wisła zagrała 10 meczów, przegrała z nich 5. Wszystkie kluczowe o stawkę większą niż 3 punkty, bo albo z bezpośrednimi rywalami do awansu, albo bezpośrednio o drugie miejsce w tabeli przed ostatnią kolejką. W tym okresie przegrała każde spotkanie, w którym w pewnym momencie przegrywała, właściwie odpowiadając tylko euks owi Ja wiem, że Niektóre z tych meczów na poziomie XG. Wiem, że w wielu stwarzała więcej okazji od rywala, ale jeśli dzieje się coś raz, to jest to przypadek. Dwa razy można dyskutować, a przy pięciu razach to jest już reguła, bo tylko szaleniec może dzisiaj twierdzić, że Wisła przegrała pechowo pięć meczów na 10 w tym okresie oczywiście. I na koniec tej części jeszcze słówko o samej konferencji i twierdzeniu, że dobrze, że sobie poszedł, bo przynajmniej nie musiał odpowiadać na debilne pytania dziennikarzy. Pojadę pewnie jakimś patosem, ale mówię najzupełniej szczerze. Ja swoją robotę traktuję na zasadzie bycia pośrednikiem między częścią nazwijmy to piłkarską, a częścią kibicowską. I zwyczajnie uważam, że kibice mają prawo usłyszeć rzeczy, które ich interesują. Dlaczego na mecz spuszczą u siebie trener wystawił sześciu piłkarzy kojarzących się raczej z defensywą, a nie z ofensywą, gdy Wisła największy potencjał ma właśnie w ofensywie? Skąd pomysł na grę trójką obrońców w najważniejszym meczu w trenerskiej karierze Radosława Sobolewskiego? Co nie zdarzało mu się wcześniej zbyt często? Pewnie jeszcze kilka naturalnych po tym meczu pytań by się trafiło i nie są to debilne pytania od dziennikarzy a rzeczy, o których kibice chcieliby mieć wiedzę. Nic by to nie zmieniło, z wyjątkiem tego, że otrzymaliby odpowiedzi na pytania, które, jak widzę, po komentarzach ich dręczą. Dlatego napisałem, że rozumiem emocje, ale i tak coś nie halo. Dobra, koniec. Koniec o emocjach i ich wpływie na mecz zamykamy ten temat. Teraz o tym, dlaczego na pytanie, czy Radosław Sobolewski powinien zostać w wiśle bliżej mi do odpowiedzi tak niż do nie. Choć oczywiście bez kreślenia wizji wieloletniej współpracy. Przede wszystkim dlatego, że nie da się jednoznacznie przekreślić dorobku Sobolewskiego z rundy wiosennej, a każdy, kto to robi, jest zwyczajnie niesprawiedliwy. Wiele jest opinii, że Wisła przy takiej kadrze, przy tylu jakościowych piłkarzach, miała obowiązek zrobić na wiosnę tyle punktów, ile zrobił Sobolewski, a ja uważam, że piłka jest zbyt skomplikowana. Komplikowana, by tak twierdzić. Po pierwsze, niech to wybrzmi wyraźnie. Sobolewski zrobił 2,25 punktu na mecz. To jak zauważył Kuba Olkiewicz, więcej niż średnia punktowa Rakowa z sezonu mistrzowskiego, a przecież Raków mistrza zdobył, mając jakąś absurdalnie wysoką przewagę nad Legią, która też punktowała mocno. Wbrew powszechnej opinii, wygrać 12 z 16 meczów, gdy zimą dochodzi do serii wzmocnień, to wcale nie jest takie hop-siup. Możemy odwoływać się do masy przypadków, gdzie po głośnych i licznych transferach, nagle w że nie zaczyna być więcej chaosu niż bez tych wzmocnień. Nie chcę wymieniać nazw tych klubów, a mógłbym chociażby wspomnieć o Chelsea, bo też bez sensu je zestawiać z dzisiejszą Wisłą. Chodzi mi o sam mechanizm. To się nie zrobiło samo, że Wisła na wiosnę odpaliła. To wielka zasługa Radosława Sobolewskiego, że zimą w Turcji zrobił z tego zlepku niezłych piłkarzy drużynę. Pamiętam, że w Belek uciąłem sobie pogawędkę z jedną osobą z klubu i pytałem, czy nie boi się, że trzy tygodnie zgrupowania w tym samym miejscu, gdzie przez połowę czasu napierdziela deszczem, czy to nie jest za długo? Że ludzie zaczną mieć siebie dość nawzajem, bo to raczej jest dosyć standardowa sytuacja w większej grupie. I ta osoba powiedziała mi, że jest taka obawa, ale trudno, działamy w takich warunkach i robimy, co się da, by było dobrze. I kurczę, dobrze było. Wisła wjechała w rundę wiosenną z siłą walca nie tylko dlatego, że kilka transferów wypaliło i do tego ładnie zazębiła się współpraca z tymi, którzy już e, wcześniej byli w klubie, ale też dlatego, że ktoś temu wszystkiemu pomógł. To jest naprawdę absurdalne twierdzenie, że mają. Z dobrych piłkarzy wyniki mogą zrobić się same. To umowanie wielkiej pracy wykonanej przez trenera. Sobolewski nie dowiódł tej rundy, od pewnego momentu zaczął przegrywać, ale jeśli chcemy realnie go ocenić, czy nadaje się do tego fachu i prowadzenia Wisły Kraków, to na moje oko wciąż mamy zbyt mało danych. Znów odwołujemy się tutaj do emocji, które, jak już ustaliliśmy, w sporcie raczej przeszkadzają. Na dziś oceniamy pół roku, które w dodatku było obarczone ciężarem poprzedniego półrocza. Grom pod ciągłą presją na zasadzie, jeśli teraz przegramy, to czołówka nam kurczę odjedzie. Margines błędu był tak minimalny, że średnia 2,25 okazała się niewystarczająca. Jakby Wisła punktowała na przestrzeni całego sezonu w ten sposób i przegrała absolutnie wszystkie mecze z czołówką, a tu jednak wszystkich nie przegrała, bo był po drodze Brugbet i, i bardzo pewne pokonanie innego uczestnika barażów, czyli Stali Rzeszów, to wygrałaby tę ligę w Cuglach. Sobolewski na moje oko udowodnił, że potrafi skleić drużynę robioną na prędce, a nie budowaną przez kilka okienek, jak na przykład było w Puszczy, ŁKS-ie, czy czy, czy w termalice. A ta umiejętność w kontekście zbliżającego się sezonu i pewnie znów klejenia w dużej mierze od nowa może okazać się bezcenna. Inna sprawa, że Wisła mota się szukając od dłuższego czasu pomysłu na siebie. Rok temu, gdy spadała na takiej wspólnej konferencji prasowej właścicieli mówiono lub sugerowano, że jedną z przyczyn zlecenia z Ekstraklasy było zachwianie proporcji w szatni między Polakami a obcokrajowcami. Pół roku później w zimowym okienku transferowym sprowadzono siedmiu nowych piłkarzy, spośród których tylko Igor Sapała był Polakiem. Żeby była jasność, ja nie krytykuję tych transferów, bo one pomogły, bardzo pomogły wywindować Wisłę z miejsca 10 na czwarte, a przez krótki okres nawet na drugie, ale mówię o, o ciągłym, zmieniającym się pomyśle na siebie. Postawiono też na Radosława Sobolewskiego, bo uznano, że oprócz kompetencji trener powinien też reprezentować przywiązanie do Wisły, że Wisła powinna być dla niego właśnie czymś więcej niż kolejnym klubem w CV. To się teraz na żywo okazuje, że to też nie do końca może być zaleta. Wiem, że obecne działania Wisły sprawiedliwie można oceniać przez pryzmat tylko kilku miesięcy wstecz, bo, bo dopiero wtedy pełnie władzy dostał Jarosław Królewski, i oczywiście ma prawo budować klub po swojemu. Natomiast im szybciej zostanie wyznaczona jakaś jednolita ścieżka, tym dla Wisły lepiej. Jednocześnie powtórzę wniosek z mojego poprzedniego programu o Wiśle, który nagrywałem kilka miesięcy temu. Wisła Kraków na dziś nie może mieć lepszego prezesa od Jarosława Królewskiego. Jeśli znajdujemy argumenty na obronę Radosława Sobolewskiego, moim zdaniem wcale nie liche, to tym bardziej trzeba podkreślać zasługi królewskiego. Dopiero od przejęcia władzy przez niego doszło do sytuacji, kiedy drużyna była na tyle mocna, że wygrała zdecydowaną większość spotkań. Poza tym, o ile w przypadku trenera emocje nie pomagają, o tyle posiadanie w najważniejszym gabinecie kogoś mającego Wisłę w sercu, traktującego te Klub, jego znaczenie, jego miejsce na piłkarskiej mapie Polski, jego historię znacznie poważniej niż standardowy pracownik traktuje swoje miejsce pracy, jest po prostu bezcenne. Zwłaszcza w złych czasach, gdy znów trzeba będzie dokładać własnego portfela i gdy w tym portfelu może brakować. A jednocześnie Królewski, przy całym swoim emocjonalnym związku z Wisłą, gdzieś te emocje stara się spychać na bok, gdy dochodzi do ważnych decyzji. Jak pewnie wiecie, mamy też zresztą nagranie na naszym kanale, więc kto jeszcze tego nie zrobił, może odpalić. Po tym, jak Radosław Sobolewski wyszedł nagle z konferencji, Jarosław. Królewski na szybko, tak totalnie spontanicznie zwołał swoją własną. Po pierwsze, czuł się w obowiązku przeprosić za emocje, jakie udzieliły się trenerowi, a po drugie, nie krył się przed trudnymi pytaniami. I słuchając odpowiedzi na nie, z jednej strony można dojść do wniosku, że są zwyczajnie nudne, bo z uwagą przywiązaną do tego, by nie powiedzieć o jednego słowa za dużo, z drugiej, bardzo odpowiedzialne. Na przykład padło pytanie o przyszłość Radosława Sobolewskiego i mimo wcześniejszego bardzo dużego poparcia udzielonego trenerowi. Teraz wybrzmiało to bardziej w ten sposób. Musimy przeanalizować wszystko, dużo rozmawiać, itp, itd. Z wnioskiem nie da się takich decyzji podejmować pod wpływem emocji. Mówienie, że nic się nie stało, byłoby absurdalne, ale zwalnianie dziś Sobolewskiego byłoby pewnie pogwałceniem zasad, jakimi Jarosław Królewski kieruje się w życiu, a kieruje się szacunkiem do drugiego człowieka. Podkreśla to każdy, kto miał z nim do czynienia. Wisła potrzebuje dziś spokoju, naprawdę nie gwałtownych ruchów spowodowanych brakiem awansu, nie desperackiego rozliczania winnych. I szukania kozłów ofiarnych. W bardzo wąskiej perspektywie porażka misji Ekstraklasa była spowodowana oczywiście przegraną z Zagłębiem Sosnowiec i później spuszczą mnie Połomice. W szerokiej perspektywie całym tym, za przeproszeniem, pierdolnikiem, jaki panował w klubie w ostatnich latach. Strój podziałem władzy włącznie, bo oczywiście upraszczając, jeden właściciel skupiał się, by nic nie wypływało do mediów, nawet jakieś tam nieistotne pierdółki, inny jako priorytet, a tak to przynajmniej wyglądało, stawiał sobie udowodnienie światu, że Wisła jest starsza od Krakowi, akurat w sezonie, w którym ta Wisła Desperacko próbowała utrzymać się w ekstraklasie. Kolejny właściciel, jako jedyny, wychodził do mediów i kibiców, tłumacząc się z tego wszystkiego. Także mam wrażenie z błędów, które nie on personalnie popełniał. Ostatnie pół roku pokazało, że Wisła Kraków naprawdę potrzebowała postawienia na jedną decyzyjną osobę. I moim zdaniem, taką właściwą osobę dziś w gabinecie Wisła ma. I przejęcie klubu przez nowego inwestora nie powinno tego układu zmieniać. A jak jesteśmy już przy prezesach Wisły, polecam wam wywiad, jakiego Władysław Nowak udzielił Radiu Z. Nie będę tego szeroko komentował, bo moim zdaniem masa treści komentuje się tam sama, ale najbardziej zszokowało mnie jedno, gdy Nowak mówi z pełnym przekonaniem o tym, jak dobrym pomysłem było budowanie Wisły Kraków od czwartej ligi. Coś takiego oznaczałoby oszukanie wierzycieli, upadek wizerunkowy klubu, ee, konieczność rozgrywania meczów poza Remonta i startowanie z nową Wisłą, właściwie od zera. Droga na skróty w przypadku takich klubów jak Wisła po prostu nie przystoi. A ruch Chorzów pokazał ostatnio, że da się wyjść z trudnej sytuacji bez upadku. Gdybym był kibicem Wisły, wolałbym prezesa Królewskiego niż prezesa Nowaka. I właściwie tyle na dziś. Jeszcze tylko ogłoszenie, że jeśli wiecie, kto awansuje do ekstraklasy w finale barażów lub macie przeczucie graniczące z pewnością, to możecie postawić na to w Becie, który jest partnerem naszego kanału. Trzymajcie się i do zobaczenia.